Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic na PC-ta. I nagrywam to zaraz po odcinku 8, tak więc zaczynamy odcinek 9 na pełnej curwie. Ostatnio dokończyliśmy sobie zadanie w cieplarni, żeby zdobyć ostatnie składniki do eliksiru wielosokowego, ale okazuje się, że jeszcze nam brakuje jednego składniku, a mianowicie kawałku Goyla, więc poszliśmy na przechadzkę w poszukiwaniu jakby Goyla, no i teraz go śledzimy w zasadzie w tym, jak to się mówi, w komnatach Slytherynu albo ślizgonów. I tu ognistego kraba mamy wielkiego. Naprawdę zazdroszczę wam, kurde, w tym momencie, jak to się mówi, przeciwnika, który tutaj na was, znaczy może nie na was, Boże, ale na tych intruzów wszystkich czeka. I sobie go tak zostawimy, bo why not, czemu by nie. Zobaczymy, ile nam się dzisiaj uda nagrać. Postaram się oczywiście jak najwięcej, ponieważ dzisiaj w ogóle o 13 jest publikacja pierwszego odcinka w ogóle z Komnaty Tajemnic, tak więc no trochę ciekawy, nie będę tego ukrywał. I to chyba był secret też, co nie? Tak, 2 na 8. Tak więc no, dlatego trzeba będzie się teraz naprawdę postarać, żeby te wszystkie sekrety pozdobywać, bo mi na tym cholernie zależy. Co tutaj mamy? Tu mamy przejście jakieś. Dobra, możemy se tędy przejść, zobaczyć, czy czasem niczego tutaj nie ma. To trochę wygląda tak, jakby można było tutaj tą alohomorę wrzucić, ale... Znaczy rzucić. Ale no nie oszukujmy się, mi się może tylko tak i wyłącznie wydawać, a prawda może być zupełnie inna i może być totalnie boląca w tym momencie. Ale no cóż, jak to się mówi, że tak powiem. Sprawdźmy teraz, co tutaj ma miejsce, żeby nie było przypału. Tam są też drzwi, ale nie wiem, czy ja tędy chcę iść, bo wydaje mi się, że ja się zablokuję, więc pójdźmy może tamtędy najpierw. A przynajmniej wypadałoby zobaczyć, co tam ciekawego ma miejsce i dopiero wtedy jakby jakieś, jak to się mówi, wnioski, które mogą się jakby same pojawić. Zresztą nie wiem, co ja chciałem tutaj powiedzieć, lol. Nieważne. Dobra, zobaczmy. Co tutaj jest? Co ja mogę tutaj zrobić? Coś tutaj, kurczę, pieczone jest. Trochę wygląda tak, jakbyśmy mieli do jakiegoś secreta dojść. Ale no nie wiem, czy w końcu to jest secret, czy nie. I wydaje mi się, że jak będę teraz tędy szedł, to prawdopodobnie będę blokował sobie ścieżkę dalej, więc chyba bym nie ryzykował i najpierw bym poszedł tam. Wiecie? Chyba najpierw zrobimy tak, że tam pójdziemy po prostu. Ten Slytherin, kurde, albo ślizgoni, to mają naprawdę dziwne drogi, muszę przyznać. Nic tutaj nie ma. Okej. Zablokowało nam się tutaj co nieco. I ogniste kraby trzeba zrzucić. No więc nara. Okej. Tutaj nic. O! I kartę mamy przy okazji, lol. Trzeci upgrade. Moi drodzy, trzeci upgrade. I kto to jest? Beatrix Bloxam, 1794-1710. LOL? A czemu ona tak krótko żyła i tak staro wygląda? Dobra, nieważne. Autorka baśni o muchomorach. Serii książek dla dzieci zakazanych ze względu na wywołanie mdłości i wymiotów. Czyli sobie teraz będziemy mogli... O kurde, to już nam tylko dwie pule zostały z brązowych kart. Ale jaja. Dobra, no w każdym razie to troszeczkę zabawne, nie będę tego ukrywał, że ona wygląda tak młodo, znaczy ma tyle lat, a wygląda tak staro, to chciałem bardziej powiedzieć. Ale mniejsza, tutaj widzę, że nie mamy niczego szczególnego do zrobienia, więc idziemy po prostu dalej. I sprawdzamy co i jak, sprawdzamy tutaj poszczególne zakamarki. Z tego co widzę, to tutaj można coś rzucić. I co tu mamy? Ha, sekrecik, kurde. Dokładnie tak, jest tutaj sekrecik,
którego bym pominął przez głupotę swoją. I mamy w ogóle... Czekajcie, to my mamy 4 pioruny, kurde, a nie 3. To czemu ja popierdoliłem? Przecież mieliśmy wtedy wcześniej 3 pioruny, a nie... No kurde, no bez przesady już. Chyba liczyć potrafię, jeszcze. Chociaż to bym powiedział, że pozostała wiele do życzenia to moje liczenie. A ty co? A ty co w tym momencie odpierdalasz? No ale wypierdalaj, dosłownie gościu. I nie żri tyle, bo ludzie chcą tutaj zjeść. I tu przy okazji jest kolejny secret chyba. Ej! O kurwa, nie! Ej, halo, proszę do góry. Ej, ale ładnie tutaj zrobili. Co jak co, ale ślizgoni tutaj ładnie mają, kurde, przedstawioną tą. Ładnie tutaj mają ogarnięte pomieszczenia, to mi się naprawdę podoba. Ej, to jest naprawdę szacun względem, kurde, kamienia filozoficznego. Matko boska, ale zmiany tutaj są. Dobra, kogo żeśmy teraz następnego zdobyli? Devin Whitehorn, 1945, czasy obecne. Założyciel wytwórni mioteł sportowych Nimbus. O, proszę. Kogo my tutaj mamy? Ładnie. Fajne karty naprawdę zdobywamy. To są naprawdę dopiero karty, a nie tam jakieś fatalne jędze, które nic tylko dupę zawracają. Naprawdę. Serio. Mnie nic tak bardziej nie triggerowało w tej grze, jak te zasrane fatalne jędze. Serio, naprawdę. To jest takie tiltujące. Jakby, okej, okay, kumam jedną taką kartę, kumam nawet, nie wiem, dwie takie karty, ale serio? 5 takich kart, a może nawet i więcej niż 5? Naprawdę? No to jest głupie totalne, no. Znaczy totalnie głupie, sorry. Okej, okay, odpalamy Lumos, patrzymy, czy czasem niczego tutaj nie ma. Aha, i to jest to samo nam się aktywowało, dobra. To mimo co jednak jeszcze Lumos wezmę sobie, tak na wszelki wypadek, żeby nie było przypału. I lecimy sobie teraz w tę stronę, tu gdzie mamy odblokowane i to jest tutaj. O, i przy okazji karta kolejna, lol. Sporo tych kart. Edgar Strogler, 1703-1798, wynalazca fałszoskopu. Nie pamiętam, co to był dokładnie fałszoskop, ale pamiętam, że Edgara żeśmy zdobywali w kamieniu filozoficznym na PS1. I on chyba był jakoś na początku. Pamiętam, że chyba go się zdobywało w jednym z wyzwaniu... bezgłowego Nika, to chciałem powiedzieć. Ja pierdolę, ale mi się język kończy, do chuja wafla. Więc naprawdę, czasami to triggeruje człowieka, powiem wam szczerze. O, i przy okazji... Irytek. Bardzo śmiesznie, nie powiem, że nie. Dobra, wróćmy na chwilę tutaj, ponieważ... Tu nas jeszcze nie było. Właśnie, tutaj nas jeszcze nie było, a warto byłoby tam pójść. Więc zejdźmy sobie na dół i ustawmy se teraz na niebieskie pole. Czemu cały czas, kurde, jak ja słyszę, jak Harry mówi Defendo, to słyszę, jakby mówił Nintendo, kurde. Naprawdę, to jest zaskakujące. Weźcie mi, powiedzcie, dlaczego ja mam taką dziwną schizę w tym momencie, bo to nie jest nawet już śmieszne. To jest creepy. Dobra, na razie to nie jest żaden secret, więc skoro mamy tutaj te rzeczy poogarniane, a jak widać, no nie ma tutaj już nic szczególnego, ani u góry, ani na dole, ale to jeszcze się mimo co upewnię, to musimy chyba iść dalej, no bo już mamy połowę secretów zebranych, a trzeba dalej z fabułą iść, żeby zobaczyć, co się dalej będzie działo, no nie? Jeszcze przy okazji też rzucę tak kontrolnie tego Lumosa. I z tego, co widzę, to trzeba tutaj jeszcze dostać się. O, właśnie, patrzcie, kurde. Fajny secret. Kurde, dużo mam tych tutaj gargulców, naprawdę. To mi się podoba. Same gargulce, zobaczcie, na każdym kroku gargulce są. I jak tutaj nie kochać, kurde, tego Slytherinu w tym momencie? Przecież oni sami swoje sekrety nam dają w tym momencie na tacy. 5 na 8, dobra. Muszę mimo co zawsze kontrolnie sprawdzić, żeby nie było przypału. Dobra, mamy zapisywanie gry elegancko. Tam u góry nic nie ma? A może sprawdzę? Bo może coś tutaj jest. Nie, no nie widzę, żeby coś tutaj było. Jeszcze raz.
gargulec. Nie, tutaj nic nie ma. Zdziwiłbym się, gdyby coś tutaj było, ale no niestety nie ma. Na razie jako tako, powiem wam szczerze, idzie. Aczkolwiek, no... widzę, że tutaj żaden Lumos nie był nam potrzebny, a szkoda, bo wydaje mi się, że czar powinien być trochę bardziej w tej sekcji doceniony. Ale to już tam mniejsza. I jesteśmy w jakiejś teraz stajni? What the fuck? A może w stodole? Nie wiem, to troszeczkę dziwne jest. W szczególności, że zaczynaliśmy w lochach, a jesteśmy teraz w jakiejś stodole, tak więc no nie będę tego ukrywał. Troszeczkę śmiesznie i trochę to wygląda też no niepoważnie, nie oszukujmy się. Okej, okay, oberwałem, to mi się nie podoba. Zobaczmy, co tutaj mamy jeszcze do zobaczenia, żeby nie było przypału. Okej, okay, nie możemy tutaj nic zrobić na razie. Do góry się też tam nie możemy dostać, a szkoda. Wygląda to trochę na miejsce, jakbyśmy mogli się dostać. Czy tutaj nie ma żadnego ukrytego przejścia? Nie widzę takowego. Okej. Więc idźmy zatem sobie stąd. O, patrzcie, jaki kurde skok w dal to był. No Harry normalnie by za to szóstkę dostał. Za takie kurde atletyczne zdolności. Mówię, troszeczkę się niepokoję tym, że gdzieś mogłem, kurde, jakiś secret pominąć, bo wierzcie mi, mi nie zależy na tym, żeby pominąć te secrety, ja chcę je wszystkie zebrać, no nie? Ale jeżeli nie pozostanie mi żaden wybór, to będę musiał chyba tutaj dostać się za pomocą, kurde, edytora, co niezbyt mi się już podoba, ale no. Ach, well. Jak inaczej nie da się dostać, no to trzeba będzie chyba tak zrobić. Dobra, sprawdzamy teraz każdą ścianę. I tu widzę, że coś mamy. Sekrecik schowany. Sześć na 8, dobra. Trzeba mieć tutaj pewność stuprocentową, dlatego bierzemy Lumos i sprawdzamy każdą następną ścianę, żeby nie było przypału. To jest chyba przejście do exitu. Więc jeszcze nie ryzykuję. O, 7 na 8, lol, jakiś secret żeśmy odblokowali. Tylko szkoda, że ja tego secreta nie widzę tutaj. Albo tego secretu. Może inaczej, spróbujmy podskoczyć. Dokładnie tak, tak trzeba było to zrobić. No i pięknie, kurde. Kogo żeśmy zdobyli? Kirk, starożytna Grecja. Żyła na wyspie Eiesa, Eiea chyba, Eiea. Ekspertka w dziedzinie zamieniania zgubionych żeglarzy w wieprze. O kurde, to trochę grubo, nie będę tego ukrywał. Wieprze, kurde, tych żeglarzy? Naprawdę? Serio? Trochę słabo, nie będę tego ukrywał. Ale okej, jeżeli ktoś ma takie zdolności, no to spoko. Chociaż nie będę tego ukrywał, że trochę mnie to przeraża. Ale dobra. Jakby nie komentuję czyjś tam zdolności. I teraz dobra, zobaczmy, czy u góry czasem nie będzie czegoś. Bo wiecie, zawsze warto z tym Lumosem uważać, no nie? Bo zawsze może być tak, że coś u góry się pojawi raptem tak z dupy i nie będziesz mógł tego potem odblokować. Chociaż jestem święcie przekonany, że koniec poziomu jest w tamtą stronę. I ty tutaj, kurde, zabrałeś moje fasolki. Dobra, spadła, gościu. Więc dobra, no skoro nie mamy tutaj nigdzie indziej, no to wypadałoby otworzyć tamte drzwi chyba.
nic tutaj po nas, tak na dobrą sprawę. Tylko musimy jeszcze się przedostać na tamtą stronę, no nie? I wtedy będzie cacy, jak to się mówi. Tak więc napiszcie w komentarzach, jak wy wspominacie jakby te challenge, te zadania, które tutaj ja robię w tym momencie. Bo może mieliście, nie wiem, jakieś problemy z tymi zadaniami. No jestem po prostu ciekaw waszego zdania na ten temat, nie będę tego ukrywał. Dobra, skoro faktycznie tutaj już nic nie ma, to otwórzmy sobie tamte drzwi i zobaczmy, co będzie dalej. Zobaczmy, co nam gra pokaże. Lepiej nie budzić Goyla. Jest. Śpi jak wyjątkowo brzydki suseł. Okej, okay, czyli tam jednak jest dojście do końcówki chyba tej planszy. Cóż poradzić. To w ogóle to jest wejście z dwóch stron, a więc no dalej mam zagwozdkę taką, że gdzieś kurde secret zgubiłem. Chyba że on jest gdzieś tutaj u góry. Tylko że trzeba mieć lumos, żeby tam się dostać. Co by mnie w ogóle nie zdziwiło. No mówię, ja nie chcę kurde jeszcze kończyć, bo... No ja wiem, że kurde coś tutaj może być na bank, a nie ma potem powrotu do tego poziomu, no nie? Znaczy jest za pomocą tego, safe editora, czy tam kurde za pomocą debug mode. Ale no nie oszukujmy się, no lepiej jak ma się możliwość, to lepiej mieć tutaj wszystko zebrane od razu, no nie? Nawet mogę poświęcić swoje życie, kurde. W sensie swoje życie jako Potter, no nie? Bo coś mi się wydaje, że to nie jest możliwe, że kurde... No coś mi się kurde nie widzi to, że w tym momencie kurde ja nie znalazłem niczego, bo tak. W sensie ominąłem sekret, bo tak, to chciałem bardziej powiedzieć. A to zabrzmiało w taki trochę quasi sposób. Jeszcze raz, przyklejamy się do każdej ściany. Do każdej możliwej ściany się przyklejamy. Patrzymy, czy aby na pewno tutaj nic nie zostało pominięte. Spatrzymy do góry, przybliżamy się. Nie, nic nie widzę. Trochę tych kurde... Trochę tego życia straciłem. No nie, moi drodzy, nic tutaj nie widzę. No kurde, próbuję wszystkiego zrobić. No wszędzie latam z tym lumosem, ale no kurde, najwidoczniej tutaj nic nie ma. Czyli teraz pytanie, czy ominąłem jakiś sekret, czy... Czy po prostu, no, jednak nie ominąłem i wygląda to po prostu inaczej trochę. No mi się osobiście wydaje, że coś pominąłem. Ja jeszcze mówię, popróbuję. Najwyżej za chwilę sobie odcinek skończymy i wrócę może nawet za jakiś czas dopiero i odkryję, gdzie ja zgubiłem ten secret, bo przestaje mi się to podobać. No uwierzcie mi, to jest naprawdę przesada w tym momencie już. Dobra ludzie, ja na razie nie wiem, jak do tego podejść. Zakończymy sobie chyba tutaj odcinek. Na ostatnim zapisie zobaczę, jak to mniej więcej ten, co ja może ominąłem, bo no kurde słabo to wygląda w tym momencie, nie oszukujmy się. I będziemy kontynuowali, jak ogarnę to miejsce i najwyżej będę po prostu kończył tutaj poziom, czyli zaczniemy po prostu następny odcinek od tego, jak kończę poziom. No niestety, kurde, no nie można zrobić od razu wszystkiego, bo zawsze muszą być problemy. Ja pierdzielę, to jest naprawdę denerwujące już momentami, powiem wam szczerze. Z tego mówię, chyba się po prostu w tym momencie na chwilę obecną pożegnam. To by było na tyle, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz po więcej. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Harry Potter i Komnatę Tajemnic na PC, nie tylko. Nowe osoby, tak jak mówię, zapraszam do subskrypcji, odwiedzenia moich socjali, czyli grupę na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na te dwie pierwsze socjale, czyli grupa na Facebooku oraz na Discord, gdyż tam się wszyscy ze sobą integrujemy. A na grupie, a na Instagramie daję wam powiadomienia o wszystkich filmach, które publikuję tutaj na kanale, jeżeli nie dostaliście powiadomień. To by było na tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!